Witam wszystkich na aktualizacji rynku kryptowalut przygotowanej we współpracy z giełdą Exmo. Jeżeli ktoś chce dołączyć, link w opisie pod nagraniem. Przypominam, że żadne informacje zawarte w tym nagraniu nie są to rekomendacje inwestycyjne, jest to tylko i wyłącznie moje spojrzenie na rynek. Każdy na rynku działa na własne ryzyko i własną odpowiedzialność, w oparciu o własną wiedzę i uznanie tego, co się może zadziać. Zaczniemy sobie dzisiaj od Fear and Greed Index dla Bitcoina, ogólnie dla całego rynku kryptowalut. 79 także jest bardzo wysoki. Jak się przyjrzymy poziom tej chciwości, jest na podobnym poziomie, jak był w szczycie hossy. Także no jest bardzo, bardzo wysoki i ja osobiście większość longów już mam pozamykanych, zwłaszcza na Ethereum i na Bitcoinie. Zaraz pokażę, dlaczego tak jest. No i czy sprzedaję część portfela hodlowego, no, w związku z tym, że docieramy do takich poziomów, gdzie może nam się pojawić ta korekta. Jest to kolejny poziom FIBO. Zaraz ja pokażę na mierzeniach to, co ewentualnie tutaj nam się może zadziać. I tak w tym momencie, mierząc sobie od szczytu do dołka, jest to na interwale tygodniowym, jesteśmy na Etherze w tej chwili. Mamy tutaj 0,61, tak? I to jest poziom, który na pewno zawsze działał na wszystkich kryptowalutach, na wszystkich walorach. Ten poziom 0,61 jest ważnym poziomem, tym bardziej z tak szerokiego mierzenia od szczytu osy do dołka bessy. Mamy 0,61. Pamiętamy, co się zadziało na Bitcoinie, gdy docieraliśmy do 0,61. Też tutaj można to wyrysować, ale do Bitcoina przejdziemy zaraz. Tutaj widzimy tą reakcję na 0,61 podażową do 0,5. Także jeżeli sytuacja by się miała powtórzyć na Ethereum, no to zobaczymy też dość sporą korektę i ta korekta na Ethereum mogłaby dojść do tego poziomu 0,5, czyli do 2874. No i jest to ruch w cenie około, już mówimy, zobaczymy, ile to jest procent, 13,68%. Także takiego ruchu spadkowego można się spodziewać ze względu na to, że docieramy do bardzo ważnego poziomu FIBO. No i tutaj będzie ta korekta, która ewentualnie może nam się wydarzyć. Pamiętajmy, że jest to interwał tygodniowy, także dość duży. Tu zaraz zostawię tą korektę narysowaną. Kolejną rzeczą, na którą należy zwrócić uwagę, to są zakresy tych dużych korekt, które, ja nie mówię, że ta korekta się wydarzy, ale przy każdym poziomie FIBO, a zwłaszcza przy 61 FIBO, należy brać taką ewentualność pod uwagę. Możemy pompować do 4000. Jeżeli wybijemy ten poziom na tygodniowym interwale, zamkniemy się powyżej 3342, no to lecimy tutaj w okolice 4000 dolarów. Natomiast na ten moment zbliżamy się do 0,61, czyli 3342 jest takim moim targetem na Ethereum, gdzie ja będę wyskakiwał z tych wszystkich pozycji, które mam długich, część hodla też będę sprzedawał, będę chciał to odkupić niżej po prostu. No a do wyznaczenia miejsca, gdzie niżej możemy zobaczyć to zejście, bo przesunę jeszcze to, żeby nam nie przeszkadzało. Zróbmy to, żeby się tylko pokazywało na tygodniówkach, a po dniówce też niech się pokaże. Tak, planujemy. Tutaj ta korekta nas trzymała i mamy tutaj korektę nawet do 3,82, co też jest realne. To jest drugi zakres, który może się nam pojawić. Także mamy dwie rzeczy, na które warto zwrócić uwagę.
odbicia od poziomu, dojście do poziomu, albo odbicia od 0,61 i dojście nawet do 2,400 wtedy. Tak, gdybyśmy powtarzali tą największą korektę, natomiast mamy jeszcze mniejszą korektę, zrobimy sobie. To jest ta korekta, która się tutaj pojawiła, i zrobimy ją sobie takim nieco bardziej bladym kolorem. Tak, gdyby ona nam się pojawiała, to również ten zasięg 2872, 2753, jak najbardziej. To są takie trzy targety, które wynikają z takiej geometrii, ponieważ ta korekta była tutaj powtórzona i to jest ta, o której mówiłem, że jeżeli nas utrzyma, no to spodziewam się ruchu wzrostowego w kierunku 2872. Natomiast no ten target też jest, no jest chyba najbardziej istotny w tej chwili i wynika on właśnie z tego mierzenia 0,61 całej korekty na Bitcoinie, także na Ethereum, przepraszam. Także tak to wygląda z interwału tygodniowego. Ten maksymalny target no mamy wyznaczony 3,340. Przechodząc na interwał jednodniowy, no i tutaj też możemy sobie wyszukać na tym interwale takie punkty zwrotne, tak? Jeżeli porównamy sobie wykres Ethereum i Bitcoina, Bitcoin zebrał płynność znad tego szczytu, który tutaj się znajduje. Także Bitcoin jest w trochę innym miejscu niż ten, bo tu widzimy ten szczyt został wybity, to 0,61 zostało wybite. I idziemy na 786. Na eterze na ten moment jesteśmy przy tym szczycie, tak? Za chwilę przejdziemy do Bitcoina. Chciałem Ethereum najpierw omówić tak dość szczegółowo, żebyśmy wiedzieli, co, skąd się bierze i dlaczego akurat w tym miejscu możemy się zatrzymać, tak? Zaznaczę sobie tutaj czerwoną linią ten poziom. 3,341, no ponieważ jest to mój następny target na interwale tygodniowym. No i widzimy, że tutaj te mierzenia mają sens, ponieważ zawsze 0,61 działało i teraz pytanie tylko, jeżeli dotrzemy tutaj, czy pojawi się ta korekta, będzie to ta czerwona, czy zrobimy zasięg tej mniejszej czerwonej, który jest prawie równy tym 13%. Gdybyśmy robili zasięg tej większej korekty, no to jest to ruch na około 28%. Także no to są takie dwa warianty, które ja obecnie widzę, jeżeli chodzi o korektę na 0,61. Na pewno tutaj silnym wsparciem będzie 2725, czyli ten poziom, od którego się odbiliśmy i przetestowaliśmy go jako wsparcie i teraz dalej nas będzie trzymał prowzrostowo. Także tutaj no, ta sytuacja na Ethereum tak właśnie wygląda. Pierwszy mój target 3341, gdzie wypada 0,61 całego ruchu spadkowego. No i tutaj na tygodniówce można sobie zobaczyć te miejsca, do którego ewentualnie cena może spaść. Tutaj jest 382, także ja przesunę to mierzenie trochę w tą stronę. I teraz gdybyśmy sobie zmierzyli od samego dołka, żeby poszukać tych wsparć, które tutaj mogą się znaleźć. Gdybyśmy sobie pomierzyli od dołka do szczytu, to widzimy, że 382 wypada nam na zasięgu tej korekty, a tutaj ten impuls wzrostowy, który się rozpoczął z tego miejsca, na ten moment 2533 i 2380. Także to są takie poziomy, które dla mnie są dość istotne, jeżeli chodzi o tą korektę, która może się odbyć. I tutaj te poziomy będą mnie interesowały tutaj w okolicach nawet te 2,395, gdybyśmy robili zasięg tej największej korekty w tym ruchu wzrostowym, tak? Ta korekta pierwsza.
Także to jest to, co dla mnie może się wydarzyć na Ethereum w momencie wybicia i zamknięcia się z świecy tygodniowej nad poziomem 3341. Jeżeli ten poziom zostanie utrzymany, kolejny target okolice 4016, 4011. Na Etherze natomiast takie najsilniejsze wsparcia, jakbyśmy sobie tutaj mogli jeszcze zaznaczyć na interwale tygodniowym, no to na pewno 2880 poziom. Tak, i zasięg tej mniejszej korekty zróbmy na zielono. I kolejny poziom, który ewentualnie może nam się pojawić tutaj na. A tym, który ja będę dla siebie obserwował, no to tutaj jest przystanek. Tak, gdybyśmy odbijali się od tego poziomu, jest możliwość zejścia cieniem do i przetestowania 2731. Także też zaznaczę ten poziom. Ja wiem, że to jest szeroki interwał tygodniowy, no ale zobaczcie, to jest dwie świece i tygodniowe są, jest gotowe. Natomiast tutaj na interwale jednodniowym już to będzie w ten sposób wyglądało. Także poziomy do obserwacji 2341, gdzie może pojawić się większa reakcja podażowa, wsparcie 2879, 2720 i 2406. Tak to widzę w tej chwili na Ethereum. Przechodzimy do Bitcoina. I tutaj również pozwolę sobie zacząć od tego interwału jednotygodniowego. 61 wybite, widzimy przetestowane jako wsparcie i doszliśmy do 786. Jeżeli wybijemy poziom 786, 57, 570, pamiętam, że są to ceny dla giełdy spot na EXMO, na giełdzie EXMO. I jeżeli wybijemy ten poziom 57600 na interwale tygodniowym, następny przystanek 62900, 62934. Zobaczmy, jak, na jakich interwałach minuty nam nie są potrzebne, ale tutaj te dwa poziomy sobie zaznaczę, bo będę wiedział, że jeżeli wybijamy jeden, to idziemy stronę drugiego. Niemniej jednak ja bardzo będę tutaj obserwował ten poziom. Uważam, że ta korekta przynajmniej do tego poziomu no 48500 jest w tym momencie realna i nic wielkiego się nie stanie w momencie, kiedy taka korekta się pojawi. Największą korektą w tym ruchu wzrostowym była ta korekta, która tutaj miała miejsce pomiędzy 0,61 a 0,5. I to jest ta największa korekta. Zobaczmy, jakie interwały, godziny to już nie, ale tygodnie i dni jak najbardziej. I wówczas tą korektę możemy przyłożyć sobie do tego miejsca i spodziewać się jej zrobienia, czyli też tego zasięgu około i przetestowania tych szczytów tutaj, tak? Także tutaj jest silne wsparcie. Mamy poziomy oporu wyznaczone na interwale tygodniowym. Teraz warto przyjrzeć się, co tu może nas czekać bardziej lokalnie, jeszcze tutaj z tego interwału, zakładając, że to jest szczyt. Widzimy 0,5 wypada na zasięgu korekty i 0,61 poniżej tutaj 45820. Ja te poziomy zaznaczę jako zielono, na zielono, jako zielone poziomy, które mogą nas utrzymać w ruchu wzrostowym. I tutaj kolejny poziom, ta strefa i ta korekta jest również korektą prowzrostową. Zasięg tej korekty trzyma nas prowzrostowo w tym całym ruchu. OK, także mamy takie poziomy na interwale tygodniowym. Dodatkowo tutaj pozwoliłem sobie narysować takie kanały FIBO, które no bardzo ładnie nam działały w przeszłości.
I tu widzimy ten wybicie tego kanału, także z tego kanału. Jeżeli byśmy wybili, świeca tygodniowa zamknie nam się powyżej tego kanału, no to tu jest duże prawdopodobieństwo, że zobaczymy dojście do kolejnej linii kanału, tutaj w okolicach 63 tysięcy. No i ja tak te poziomy będę obserwował dla siebie, bo tutaj mamy i tą linię mierzenia FIBO, i tutaj mamy też 63 800 na tym niebieskim kanale. Natomiast no bardziej te kanały FIBO, przepraszam, te poziomy FIBO na ten moment. No i tutaj odbicie od tego poziomu na interwale jednodniowym może skutkować tą korektą i zejściem do tej strefy na Bitcoinie i nie byłoby to niczym nienormalnym. Po prostu rynek jest bardzo napompowany i taka korekta mogłaby trochę wystudzić te wskaźniki. Czy będzie głębsza? Zobaczymy. Czy zostanie taka do tej strefy? Nie wiem, nie potrafię tego powiedzieć. Natomiast mierzeń FIBO, tego co widzę na wykresie, no to jest takie miejsce, gdzie jest duże prawdopodobieństwo zejścia ceny, ponieważ nakładają nam się tutaj mierzenia zewnętrzne na interwale tygodniowe. Przechodząc sobie na interwał jednodniowy, mamy te wszystkie strefy wyznaczone. Tak, tutaj się kończy zasięg korekty. I warto teraz by było sobie pomierzyć na jednodniówce ten ostatni impuls, te 2 dni, które nam się odbyły. Zobaczcie, 161 i 127 również wypada tutaj w tych okolicach. Także no, te mierzenia pokazują, że przystanek możemy mieć na 50 czy 200. No, jest to interwał jednodniowy, także warto zaznaczyć sobie ten poziom. No a później kontynuacja tego zejścia. Jeżeli wybijemy ten poziom, to bardzo prawdopodobne jest dojście tutaj do tej strefy. Ja ją zaznaczę tutaj może na zielono, mocniejszym takim zielonym kolorem, żebyśmy widzieli, gdzie jest najmocniejsze wsparcie, tak? I będziemy powracać do tego w następnych analizach. Natomiast zamknięcie się ceny nad 57,452 jest to dla mnie droga otwarta do 63,073. Jeżeli przetestujemy od góry ten poziom, to mamy szansę na dojście wówczas w te rejony około 63 tysięcy. Na ten moment jednak ja obserwuję to, co się będzie działo tutaj, ponieważ no, zawsze pojawiają się korekty. Pytanie, jaki zasięg tej korekty będzie. Zmierzeń wynika mi, że ta strefa jest najmocniejszą strefą, a takie poziomy często przyciągają ceny. Więc mamy tutaj 2 mierzenia: 161 zasięg korekty, ZZB, bardzo dużo konkurencji jako prowzrostowych. Niemniej jednak cena może tu zawrócić i zobaczymy wówczas dalsze odbicie. Jeszcze ostatnia rzecz, którą chciałem dzisiaj omówić, to jest Litecoin. Na Litecoinie jakiś czas temu tutaj wyznaczaliśmy poziomy. Widzimy, że poruszamy się w takiej formacji klina. Może nawet nie klina, tylko trójkąta, której no to też jest takie umowne prowadzenie tych linii. Natomiast no, widzimy, że dzisiejsza świeca wybija. Jeżeli zamkniemy się nad poziomem 76,70, tak, będzie to dla mnie sygnał prowzrostowy i wówczas targetem, tutaj zróbmy sobie na jednodniówce, i wówczas target, może usunę te mierzenia na razie, no bo one się nam nie przydadzą. Pierwsze wsparcie mamy tutaj. To mamy target 89 i 96. To będą dwa moje targety na, jeżeli pokonamy ten poziom 76,67, myślę, że wówczas będziemy kierować się na mierzenia zewnętrzne. Jeżeli zwrócicie uwagę na to, co dzieje się na market capie, zaraz do tego przejdziemy,
I tutaj mamy kolejny poziom, który trzeba zaznaczyć. Ten ostatni ruch i ten poziom $80 będzie kluczowy. Jeżeli tutaj zobaczymy reakcję podażową silniejszą, to możliwa przetestowanie tej strefy tutaj 0,5. Niemniej jednak to są poziomy, które ja obserwuję dla siebie na ten moment i najważniejszy jest moment na świecy dziennej zamknięcia się nad tą tendencją spadkową. Co prawda tutaj mieliśmy fałszywe wybicie, można by sobie to skopiować. Splonujemy i przyłożymy do tej ceny tutaj. OK. Także wybicie 76,67, następny przystanek 80, 89 i 96. Tak to widzę na Litecoinie. Natomiast następną rzeczą, którą chciałem omówić, jest CoinMarketCap, który pokazuje nam całkowitą kapitalizację na rynku krypto. I tutaj właśnie na interwale jednodniowym docieramy do kolejnego oporu. Tutaj też to pokażę na interwale. Też jest 0,61 całego spadku od szczytu hossy do dołka Bessy. 0,61 pokrywa nam się z tym, co mamy na Ethereum z 0,786 na Bitcoinie. Także tutaj będzie bardzo trudny poziom do pokonania i myślę, że ta reakcja podażowa tutaj może wystąpić. Widzimy tutaj taką korektę, która nam się powtarza. Jest to interwał tygodniowy cały czas. I ta korekta, która nam się tu powtarza, ona obowiązuje, bo widzimy, że mamy w dalszym ciągu respektowanie tej korekty. Tutaj tylko były cienie i gdybyśmy dojechali tutaj w te rejony, pokrywa nam się dokładnie z tym, co jest na Ethereum, że zejście o ten zasięg pomiędzy tymi poziomami i jest to zasięg 12%, czyli gdybyśmy mieli korektę tutaj 12% na Total Crypto Market Capie, pokryje nam się to z korektą, którą sobie wyznaczyliśmy na Ethereum, ponieważ tutaj mieliśmy też 12% korektę. No i z korektą na Bitcoinie, którą zaraz sobie zmierzymy, bo jej nie mierzyliśmy. Momencik, tutaj nie na tej giełdzie, na giełdzie Exmo. Okay. I gdybyśmy tutaj robili zasięg tej korekty, no to jest to korekta rzędu 20% pewno, także tak 20%, a tutaj na 3,82 tą mniejszą korektę 12%, czyli tutaj do 50 282. Ta korekta by mniej więcej tak wyglądała. Kolejną rzeczą, do której jeszcze przejdziemy sobie w tej aktualizacji, jest dominacja Bitcoina, którą jakiś czas temu dawno tutaj nie zaglądaliśmy, ale widzimy, że ona rośnie. Przejdźmy na interwał jednodniowy. Tutaj widzimy, że się poruszamy w takim kanale spadkowym. No i ponownie zbliżamy się do tej czerwonej strefy poniżej na poziomie 54%. Wypada linia trendu. Górna krawędź kanału spadkowego. Jeżeli wybijemy z tego i pokonamy ten poziom, 56,29 jak najbardziej jest na kartach. Niemniej jednak musimy pamiętać, że tutaj były bardzo silne reakcje. Pierwsza, druga, trzecia, no czwarta, tutaj było nadbicie. Natomiast zobaczymy, co tutaj się wydarzy w tej chwili. Na ten moment mamy serię niższych dołków. Niższych szczytów i niższych dołków. Także jeżeli tutaj się odbijemy od tej tendencji, to jest duże prawdopodobieństwo, że pójdziemy w dolnym kierunku i wybijemy tutaj w okolice 50, co by dawało nam czas dla altów, bo odpływ kapitału z Bitcoina najprawdopodobniej pójdzie w alty i wówczas alty będą miały swoje 5 minut.
To wszystko, co przygotowałem dla Was na dzisiaj. Mam nadzieję, że nie zanudzałem za bardzo. Pamiętajcie, że dzisiejsza analiza jest przygotowana we współpracy z giełdą Exmo. Jeżeli ktoś chce dołączyć do giełdy Exmo, link w opisie pod nagraniem. Jeżeli ktoś chce dołączyć do naszej grupy, zapraszam również. Tam jest więcej analiz, więcej materiałów szkoleniowych. Kontakt do mnie przez maila, jeżeli ktoś chce dołączyć, zapraszam. A na dzisiaj to już wszystko i życzę miłego dnia. Do usłyszenia, cześć.